Pani, aby opowiedzieć wam, jak w swoim życiu spotkaliśmy osobiście Jezusa. Bo spotkaliśmy Go osobiście. Jeszcze 6 lat temu żyłem tak jak większość z was. Tak naprawdę wydawało mi się, że Boga potrzebują co najwyżej degeneraci, złodzieje i bandyci. Ale nie ja, porządny człowiek. Porządny obywatel. Nazywam się Michał Korgol i od początku, kiedy urodziłem się, przez ponad 30 lat mojego życia funkcjonowałem tak, jak system tego świata wymagał tego, jak oczekiwał. Podporządkowałem się. Wiecie, jako małe dziecko byłem prymusem w szkole. Skończyłem z wyróżnieniem szkołę podstawową. Z najwyższą średnią skończyłem również liceum. Później poszedłem na studia. Tutaj w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, skończyłem z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji. I zacząłem bardzo realizować się w systemie tego świata. Budowałem kancelarię prawniczą. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej firmy. Każdego dnia udawałem kogoś, kogo ten system i świat i całe otoczenie oczekiwali, żebym był. Byłem mistrzem świata, jeśli chodzi o zakładanie masek. Udawałem twardziela, udawałem silną osobę. Udawałem przed moją żoną, udawałem przed moimi wspólnikami. Udawałem przed większością osób, przed znajomymi, przyjaciółmi. Ale prawda była u mnie taka, że bardzo się bałem i nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Myślałem, że kiedy uzyskam akceptację wszystkich ludzi, kiedy będę miał pieniądze, to będę szczęśliwy, będę zaakceptowany. Że to chodzi o ten sukces. I wiecie, przyjaciele, zacząłem w to brnąć. Myślałem właśnie, że posiadanie jest odpowiedzią. Zbudowałem razem z żoną, która tutaj jest ze mną, zbudowaliśmy piękny dom. Wyjeżdżaliśmy 4 razy w roku na zagraniczne wakacje. Mieliśmy i mamy dzieci. Wydawało mi się, że im więcej wydaję, im więcej mam, tym coś więcej znaczę. Bardzo szybko jednak zorientowałem się, że to nieprawda, że w ogóle nic w tym nie ma. I miałem to szczęście, tak jak i wy macie teraz, że spotkałem w swoim życiu ludzi, którzy powiedzieli mi, że osobiście spotkali Jezusa. Na początku brzmiało to absurdalnie. Ja byłem intelektualistą, prawnikiem, prowadzącym kancelarię prawniczą. Głosiłem na konferencjach z Ministerstwem Sprawiedliwości i nagle dowiaduję się, wielka ściema, że to nie o to chodzi, że jest Jezus, który oddał swoje życie za mnie. W pierwszej chwili wydawało mi się to niedorzeczne, bo nagle mój cały światopogląd, on runął. Ale w pewnym momencie powiedziałem, Boże, Jezus, jeśli Ty jesteś inny niż cały ten chory religijny system, który mnie otacza, niż ta hipokryzja księży, to przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i mnie uratuj. Wiecie, ja w tym momencie miałem świadomości tego, że to ja zająłem Jego miejsce. Byłem samosprawiedliwy, zbudowałem sobie swój sukces. Ale to tak naprawdę ja dla siebie byłem Bogiem. Ale kiedy ze szczerego serca zawołałem Jezu, przyjdź do mnie i mnie uratuj, to On przyszedł i uratował moje życie. Przyjaciele, musicie to zrozumieć. Miałem wszystko, co ten świat oferował. Miałem pozycję, miałem pieniądze, miałem wpływy, ale jednak wiedziałem, że jestem na prostej autostradzie do piekła. Wiedziałem, że nie o to chodzi. I w tym momencie, kiedy zawołałem do Niego, On przyszedł do mnie i mnie uratował. Przyjaciele, 2000 lat temu Jezus Chrystus, żywy Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, przyszedł na ziemię w ciele człowieka. Przyszedł na ziemię, aby Cię uratować. Tak jak i uratował mnie. On poszedł na krzyż. On poszedł na krzyż, abyś mógł żyć. Abyś mógł żyć wiecznie. I abyś mógł tutaj kontynuować Jego dzieło i niszczyć dzieła diabła. Przyjaciele, ale żeby to się skutecznie stało w Twoim życiu, musicie w to uwierzyć. Musicie w to uwierzyć. 2000 lat temu, kiedy Jezus w ciele chodził po ziemi, przyszedł do Niego jeden taki z bardziej cenionych i znanych dostojników żydowskich. Przyszedł do Niego faryzeusz o imieniu Nikodem. Mówi, o co chodzi?
widzę, że czynisz jakieś cuda, że coś się dzieje. On w ogóle przyszedł w nocy, bo się wstydził przyjść w ciągu dnia. O co chodzi? O co chodzi? Jezus mu powiedział, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Nikodem mówi, ale jak to? Ja mam prawie 70 lat. Mam prawie 70 lat. Jak mogę wejść powtórnie do łona matki? Jezus mu powiedział, Nikodemie, nie czaisz bazy. Dopóki się nie narodzisz z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Przyjaciele, ja kiedyś myślałem, że Bóg, jeśli w ogóle jest, to jest taki dobry miś, który będzie oceniał moje uczynki. Posadzi mnie kiedyś na kolanie, a że byłem zawsze dobrym człowiekiem. Powiem, Michałku, 90% dobrych uczynków, 10 złych, ale bilans masz dodatni. Proszę, idziesz do nieba. To jest bzdura prosto z piekła. Zbawienie jest nie z uczynków. Nie możesz sobie tego wychodzić. Nie możesz być na tyle dobry. Nie możesz sobie wydeptać ścieżki do kościoła. To się nie liczy. Liczy się wiara w Jezusa Chrystusa i w Jego odkupieńcze dzieło na krzyżu. A wiara jest pewnością, pewnością, pewnością. Usprawiedliwienie jest z wiary, to jest Boża łaska, niezasłużona przychylność dla każdego człowieka. Ale kiedy? Kiedy to się odpala w twoim życiu? Kiedy? Kiedy? Wtedy, kiedy w to uwierzysz, kiedy to uwierzysz, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele człowieka, Bóg przyszedł w ciele człowieka na ziemię, umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał. Siedzi po prawicy Ojca dzisiaj i kiedy ty zawołasz do Niego i ustanowisz Go Panem swojego życia i swoim Zbawicielem, wtedy narodzisz się na nowo. Nowe narodzenie nie jest dla wybrańców. Nowe narodzenie jest dla każdego człowieka. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Bogiem. Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli, gdyż brak im chwały Bożej. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się do was Królestwo. Teraz, kiedy słyszysz te słowa, uświadom sobie, że dzisiaj jest dzień zbawienia dla ciebie. Dzisiaj, dzisiaj. Jezus powiedział, kładę przed tobą życie albo śmierć. Wybierz życie, albo abyś żył. Każdy z was, którzy słyszycie teraz te słowa, podejmujecie w swoim sercu decyzję. Albo macie dalej wywalone na Boga, albo sami dla siebie jesteście bogami, albo podążacie za Nim. Podejmujesz decyzję. W tym momencie, kiedy odwracasz się od tych słów, zajmujesz stanowisko. Dla jednych z was słowa, które głoszę i świadectwo mojego życia, świadectwo dzieła Jezusa w moim życiu, są słowami ku życiu. Dla innych będą słowami ku śmierci. Opamiętajcie się, Jezus żyje. To jest żywy Bóg, potężny Bóg. 2000 lat temu On zniszczył diabła, pokonał go, rozwalił go całkowicie. Czy wiesz na przykład, że możesz dzisiaj nie chorować? W ogóle możesz nie chorować. Jeśli chorujesz dzisiaj na cokolwiek, może masz raka, to dlatego, że albo nie wiedziałeś, że możesz nie chorować, albo dlatego, że się na to godzisz. Ale ja nie chcę wam tylko mówić. Ja chcę wam zaprezentować. Jeśli ktoś z was jest chory, potrzebuje uzdrowienia, nie wiem, może masz depresję, potrzebujesz uwolnienia, przyjdź, położę na tobie swoje święte ręce, nakażę, aby choroba uciekła, wyniosła się i ona się wyniesie, będziesz zdrowy. Pytanie, czego chcesz? Czego chcesz? To pytanie, które Jezus zadawał 2000 lat temu swoim uczniom, jest wciąż żywe. Czego chcesz? Czego chcesz? 2000 lat temu na krzyżu zbawienie. Zbawienie dotyczy dwóch bardzo ważnych płaszczyzn. Po pierwsze, kiedy uwierzysz, kiedy spotkasz się z Nim i narodzisz się na nowo, już dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Już dzisiaj, rozumiesz? Dzisiaj. Dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Jeśli by się skończyło to, co się nadziewa dziś, ty idziesz do nieba. A drugi aspekt, że możesz doświadczać tego, co Jezus zapewnił ci na krzyżu już dzisiaj, tutaj. W tym życiu tutaj. Wiesz, że możesz się niczego nie bać? Przyjaciele, ja byłem mistrzem świata, tak jak powiedziałem wam wcześniej, w udawaniu twardziela. Bardzo dobrze się czułem, kiedy miałem pełno kasy, kiedy miałem pozycję, klepali mnie inni, mówili super, wow, jaki ty jesteś gość, uosobienie sukcesu. Przy innych byłem twardzielem, tak, tak, ale kiedy byłem sam w domu i ty wiesz, o czym mówię, nie wiedziałem, co będzie jutro, nie wiedziałem, co będzie kiedyś, ale dzisiaj wiem.
poznałem go osobiście. To nie jest religijna ściema, ja nie jestem religijnym człowiekiem. Jezus żyje, to jest Bóg. 6 lat temu spotkałem go osobiście i mam z nim relację. I musisz sobie to uświadomić. Bo ja przez wiele lat swojego życia dałem się wkręcić, że albo Boga nie ma, albo w ogóle się nie interesuje moim życiem. Ale Bóg tak pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale mieć życie wieczne. Ja jestem tego świadectwem. Jestem tutaj z moją żoną. Tak jak wspominałem, wiedliśmy dostatnie, szczęśliwe życie, piękny dom, duża firma, pozycja, pieniądze, wakacje, samochody. Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Byłem nieszczęśliwy, byłem samotny i udawałem. I zawołałem do Niego. Przyjdź, Jezus, przyjdź i mnie uratuj. I przyszedł. Przyszedł i mnie uratował. Każda dziedzina mojego życia w ciągu tych 6 lat, każda dziedzina, która jest prawdziwa, została podniesiona. Byłem przedsiębiorcą i jestem nadal przedsiębiorcą, ale jestem skuteczniejszym przedsiębiorcą. Kiedyś miłość wydawała mi się jedynie sentymentalna. Zachowywałem się jak grabie, że wszystko mi się należy. Dzisiaj potrafię kochać i jestem kochany. Dzisiaj jestem zaakceptowany przez mojego Ojca w niebie. Jestem zaakceptowany. Nie muszę udawać, nie muszę się spinać. Nie zastanawiam się, jaką teraz przyjąć pozę, co powinienem powiedzieć. Przyszedłem tutaj, bo niesamowite dzieło Jego miłości od 6 lat pracuje we mnie. I wiem, że może pracować w Tobie. Bo to taki był Jego zamysł, kiedy szedł na krzyż. On oddał życie za każdego człowieka. On dzisiaj moimi ustami woła teraz do Ciebie. Czego chcesz? Czego chcesz? Przyjaciele, musicie sobie to uświadomić. Każdy człowiek musi narodzić się na nowo. To nie jest na szóstkę. To nie jest dla wybranych. Każdy człowiek, bo usprawiedliwienie od początku, od Abrahama, jest z wiary. Z wiary, która jest pewnością. Pewnością tego, czego nie widać. Ja uwierzyłem. Od 6 lat doświadczam. Doświadczam Jego miłości. Jestem z Nim. I o tym wam to świadczę. Jeśli chcecie porozmawiać, jesteśmy tutaj dla was. To nie o nas chodzi. My wybraliśmy już. I my już wygraliśmy. Chodzi o ciebie i o twoje życie. Ty wiesz, w jakim miejscu jesteś. Wiesz, czego ci brakuje, wiesz, czego potrzebujesz. Przede wszystkim potrzebujesz Jezusa. Wiele ludzi spina się. Myśli, że są drogi na skróty. Że można inaczej. Na jakimś odcinku. Może coś ci się tam uda, ale reszta runie. Bo diabeł to menda, która oszukuje ludzi. I przyszedł po to, żeby zabijać, wytracać i kraść. Ale kiedy oddasz Jezusowi swoje życie, będziesz panował nad diabłem. Bo uczynki Jezusa zostaną przypisane Tobie. I to jest dobra nowina. To jest Ewangelia. Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu. Jezus poszedł na krzyż, aby Cię uratować. Zmartwychwstał. Jako jedyny był bez grzechu. Dlatego wypełnił całe prawo. I Ty nie jesteś dzisiaj pod prawem. Nie chodzi o 10 przykazań. Nie chodzi o uczynki. Chodzi, abyś uwierzył. I powiedział tak. Jezu, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Przepraszam Cię. Wierzę, że jesteś Bogiem. Że umarłeś za moje grzechy. Że zmartwychwstałeś. Siedzisz teraz w niebie. Zapraszam Cię, abyś przyszedł, panował w moim życiu, abyś mnie zmieniał. Przyjaciele, nowe narodzenie, spotkanie z Bogiem zmienia życie. To spotkanie z Bogiem, osobiste, zmienia życie człowieka. Jesteśmy tutaj dla was. Ojcze, ja modlę się o każdą osobę, która słyszy tych słów. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja zrywam zasłony z ludzkich umysłów. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ojcze, solo to koba za sata, rebete kelerese, w imieniu Jezusa, solo to kolorasa, Duchu Święty, wypełniaj te osoby, niech oni nie mogą spać, jeść, niech rozmyślają o tych słowach. Solo to kolorasa, niech ludzie prawdziwie pokotują i mają świadomość tego, że potrzebują Ciebie, Jezus. Ojcze, ja modlę się teraz, Boże aniołowie, ja posyłam was teraz. Do każdej osoby, która słucha tych słów, która słucha tych poselstw i tych świadectw. W imieniu Jezusa. Amen.